aż spalił się. No zrobię, no. No to wiesz, domu, to dzień. To mam dopiero pracę. To wam powiem, że dzisiaj jest... Spaluszek cię nie oszczypię. Dzień pełen humoru i... A ten czarny to będzie żył, czy nie? No już nie, bo to skończy. Witamy ponownie, panowie, jeżeli pozwolicie. A my jesteśmy na żywo. Tak. Jesteśmy ponownie na żywo, witamy ponownie nasze ostatnie wejście dzisiaj i ostatnie wejście przed świętami, dlatego no, na koniec będziemy też mówili o świętach Wielkanocy, które przed nami, ale póki co porozmawiajmy o kurczaku na sposób orański. Słuchajcie, to jest sposób, gdzie główną rolę gra sos Tabasco. Tabasco pepper sauce to jest, pamiętajcie, pierwszy, matka oryginalny. Trzy składniki, trzy lata, tak mówiłeś w poprzednim wejściu. Zobaczcie, jakie pojęcie nie poszło w las, tylko w nas, znaczy w niego, ale co to ja nie wiem, pewnie wiedza. Moi drodzy, i dodaliśmy do teriyaki marynata kikoman, pamiętajcie, jest na naturalnie ważonym sosie sojowym. Ja wiem, ale to są bardzo ważne informacje, moi drodzy. Dlaczego? Ponieważ jak coś jest naturalnego, to jest coś świeżego, to jest coś, co nie ma chemii, nie ma barwników. I taki jest właśnie kikoman, naturalnie ważony sos sojowy, gdzie firma daje inne na przykład składniki, tak jak mamy teriyaki do marynowania mięsa bądź warzyw. Tabasco, trzy składniki, dodaliśmy do tego miód, słuchajcie, daliśmy czosnek i zrobiliśmy taką fajną bejcę, gdzie będziemy dalej wykorzystywać, ona przeszła obróbkę termiczną, ponieważ było tam surowe mięso i Kuba, nie wylej tego od razu, bo nam się to spali. Ja wypiję po prostu. No to jest dobre. Gorące. Tutaj mamy przygotowaną sałateczkę przez Kubę. Do tego daję świeżą kolendrę i miętę do naszej sałatki. Pamiętajcie, pomidory Pelatti, Parma, czysty pomidor, ziemia. I to jest też bardzo ważne, moi drodzy, że dla mutti jest pomidor zbierany, słuchajcie, co ile. I to też będzie ciekawostka, ale chyba powiemy, Patryk, prawda? Co ile jest zbierany pomidor? Co 4 lata, moi drodzy, ziemia leży odłogiem 3 lata, spokojnie odpoczywa i to jest bardzo ważne. Do tej naszej sałatki świeżej przygotujemy dressing na musztardzie, na cytrusowym sosie ponzu i odrobinę, moi drodzy, odrobinę. Ja wiem, ale odrobinę musiało. Którego? Habanero z owocami, habanero. Mango, papaja i banan. Oliwa, suszonych pomidorów, musztardka, słuchajcie, proszę uprzejmie, develej, coś wspaniałego, coś kremowego, gdzie pójdzie super konsystencja naszego sosu cytrusowego. I mieszamy, chyba kapnęło na kubuś, na patrycie. Nie, klap jest. Dobrze, że nie na kamerę. A co ja mam z tymi wariatami? Możemy zobaczyć dzisiaj tutaj w studiu. Ale słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli oczywiście spróbować sami w domu przygotować tego kurczaka, przepis już niebawem będzie na stronie develej.pl w zakładce Wiedza i Przepisy. Tam też znajdziecie zdjęcie i filmik niebawem po naszej transmisji, żebyście mogli jeszcze raz na spokojnie zobaczyć sobie to danie. No i cały czas czekamy na wasze komentarze w naszym wydarzeniu wraz ze zdjęciem waszego dania. Chcę zobaczyć, wszystko. Przynajmniej jednego z tych produktów, o których dzisiaj Gerard i Kuba opowiadają. Prześlijcie nam, a od jutra zaczniemy głosowanie na te przepisy. Ci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, będą mieli możliwość wygrania fantastycznego zestawu produktów kikoman, mutti, tabasco, develej, ale patrzcie teraz na to. Zobaczcie, jaka soczystość samego mięsa, to co mówiliśmy, Patryk, jest odpowiedź na to. Wybrałem najgrubszy ten kawałek, żeby wiesz, myślę, że słuchajcie, wziął udział w konkursie i wygra te wspaniałe nagrody, które my mamy, moi drodzy, ale to nie tak do końca. Słuchajcie, już pomalutku będziemy układać, co mam właśnie? Co, pieniądze na stół, tak? Nie, śpię na podłodze. Nie. Słuchajcie, makaron, kasza, ale to jest makaron. Makaron, kuskus, kasza, zawsze będziemy o tym mówić. Ciepła, a możecie, jeżeli wcześniej zrobicie, odgrzać ją sobie w piekarniku bądź na patelni delikatnie, na suchej, dobrej patelni też zagrzać. Ale ja myślę, że od razu to, co mamy, nakładamy. Kuba, to jest mój talerz, ty nakładasz mięso. Dobrze. Słuchajcie, do tego wspaniałą sałatkę ze świeżej, zielonej papryki, do tego cytrusowy sos ponzu, nasza musztarda develej, kremowa, piękna. Podamy. Może być? Pięknie, wy. Zajdziemy jakiegoś takiego podobnego. Aż tak pięknie, że aż cudownie. Ja wiem.
Uważaj, jesteś gotowa? Jest. Przepraszam, gotowy. Moje drodzy, nasza sałatka do tego jeszcze wszystkiego z zwieńczeniem tej słodyczy na naszym talerzu słodkości damy dressing, który szedł do naszej sałatki i tym zwilżymy naszą kaszę. A ja robię tak centrycznie, zobacz, taki rozpada się po bokach. Elegancko, bardzo ładnie. To jest Kuba bardziej można powiedzieć na styl wiejski. Tak, rustyką taki, poszło u mnie. Rustyką. Słuchajcie, dekoracja, czym chcecie, już mówiliśmy, to co zawsze też idzie w daniu. My tutaj położymy kiełki, tutaj mam jeszcze świeżą bazylię, szczawik, miętę, kolendrę, to co sobie uważacie, to co lubicie, w naszym daniu wszystko ma miejsce, moi drodzy. No właśnie, panowie, jak tak patrzę na to danie, no to inaczej, mogę powiedzieć, że... Oczywiście, że tak. Mogę powiedzieć, że po pierwsze, no tym, którym znudził się już kurczak, no to dzisiaj dajemy po prostu gotowe danie, gotową inspirację na to, aby ten kurczak ponownie był po prostu bardzo przyjemny, smaczny. I zdrowy. I wiesz co, Patryk, dałeś mi kolejny pomysł na kurczaka, moi drodzy. I pomyślę w ten sposób, żebyśmy raz u któregoś fajnego cegu kurczaka, takiego jak kurczak robi. Kurczak robi tak. To kura robi. Tak? A jak kogut robi? Ale on tak. Nie, to kura robi. Tak. Nie, kurczaki robią tak, latają, to latają. A te takie, co się szybciej nie robi, to nie bardzo latają, to siedzą. Słuchajcie, nie chcemy jeść. Dokładnie, weźmiemy fajnego, dobrego kurczaka. Boże, gdzieś to? Patrz jak lecą zioła. A widziałeś tak z ręki, patrz, tak z ręki, tak wiesz, rzuca. Wiesz? Nie trafił. Albo to było specjalnie zamieszane, żeby to nie trafiło. Moi drodzy, i też będzie danie. Coś fajnego, coś szybkiego. Słuchajcie. A co robisz? Ja nie chcę zrobić inne. A to z tym kurczakiem co? A nie powiem ci, bo przyjedziesz. Zapraszam go serdecznie. Moi drodzy, pamiętajcie, dzisiaj wykorzystaliśmy raz, dwa, trzy, cztery nasze sosy w naszej ofercie. Gdzie je można kupić? W sklepie internetowym na develej.pl dostarczamy za darmo do waszych domów, także zamawiajcie, kupujcie i z całą pewnością smakujcie tych fantastycznych dań doprawionych naturalnie ważonym sosem sojowym Kikkoman, sosami Tabasco, produktami marki Develej, no i przy wykorzystaniu fantastycznych pomidorów marki Mutti. Pamiętajcie, moi drodzy, na sam koniec, weźcie udział w konkursie, wysyłajcie zdjęcia, będziemy patrzeć, będziemy pewnie też korzystać. Wygrywajcie i teraz cenne nagrody, Patryk. Tak. Co macie? No. Człowieku, zobacz, tam stoi po prawej stronie. I 17 Thermomixów. Dokładnie, i to jest free, najnowszy model, moi drodzy, naprawdę. Wi-Fi, wszystko leci. Z telefonu jesteście samochodem, chcecie gotować Wi-Fi i od razu wam to wszystko robi. Fajne gary Ceptera, które nic do nich nie przywiera. Serio macie? No pewnie, że tak. Taką Tabasco, Kikkomana i Mutti Develej, człowieku. Pamiętajcie o tych markach, używajcie, dodawajcie wszystkiego zdrowego, dobrych świąt, radosnych. Absolutnie. Spędzajcie je oddzielnie, ale razem. To zawsze to też powtarzamy w telewizorni. Nie możemy się łączyć, łączmy się. Ale on chce się łączyć. My się możemy tylko tak trochę tutaj, nie kuchamy na siebie, ale jesteśmy ciągle. Ale tutaj dokładnie, tutaj jest strefa taka, że możemy. I tego wam, moi drodzy, życzymy. Spokojnych, zdrowych, absolutnie, smacznych, z naszymi sosami, z naszymi produktami, które wszystko możecie kupić. Do zobaczenia. Całujemy. Wszystkiego zdrowego. Pozdrawiamy. Dziękuję wam bardzo, panowie. My wracamy do was, drodzy internauci, w środę po świętach. Śledźcie uważnie nasz profil, powiemy, kto tym razem odwiedzi Gerarda. I też jeszcze raz podkreślam i dołączam się do tych życzeń. Wszystkiego zdrowego, moi drodzy. Wracajcie do nas po świętach na nasze live streamy. No i gotujcie przepysznie, używając tych fantastycznych produktów. A na dzisiaj to tyle. Pozdrawiamy jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie.